była wielka kłótnia, ale finalnie ustalili, że musi być bardziej jak Gordon Ramsay. Jezus Maria, jestem w relacji parasocjalnej zagadką. Dobra, test jedzenia. To jest ogórek. Rico's Jumbo Chamoy albo Chamoy. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Czy mam miskę do żygania? Oczywiście, że tak. Ja pierdzielę, widzicie to? Pachnie jakąś chemią. Ale to jest obleśne. To nie jest ogórek nawet, ludzie. To nie jest pikantne do końca, to jest pseudopikantne. Juuu! Dziękuję bardzo! Twoje zdrowie! Witamy w odcinku numer 5. Miłego oglądania! Mija kolejna noc. Czas na nowe wyzwanie. W restauracji na uczestników czeka już szef Modest Amaro. O tak, Prime. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, szef! Ten odcinek będzie w trochę niższej jakości, bo taki jest, bo te odcinki to jest trochę lost media i to jest w ogóle tylko i wyłącznie, słuchajcie, zasługa montażysty Mandzie, że możemy to oglądać. Uratował nam życie z tym. Jeszcze raz ogromne dzięki dla ciebie. Lepiej się nie dało zgromadzić tych odcinków. To jest prawdopodobnie osoba, bez której zostałby zapomniany ten serial i nikt by nie dotarł do pierwszych sezonów. Jak się spało? Jaka wasza dzisiaj energia i zapał do pracy? Ogromna? Ogromna, szef! Cieszy mnie to. Wasz ostatni serwis pokazał, że potrzebujecie treningu. Więcej, więcej i więcej. I sprawdzimy, jak dobrze czujecie się w podstawowych technikach z najprostszym z produktów, czyli jajkiem. Jajko? Cudnie. Ja jajka wciągam nosem. Nie oczekujemy, pojawiły się same jajka, ale potrawy. Nie muszę żartować z takich rzeczy. Jestem poważnym, dorosłym człowiekiem. W których będą one głównym składnikiem. Super. Nie ma problemu. Zrobię wszystko. Podzielę was na pary i każda para dostanie jeden sposób przygotowania jajek. Agata i Łukasz przygotujecie jajka na miękko. Proste zadanie. Sylwia i Jarek przygotujecie jajecznicę. No jacy. Kto ją zrobi lepiej niż ja? Adam i Ewa. Niebiański omlet. Omlet? Każdy umie robić omlet. Będzie niebiański i puszysty. Tak jak my z Ewą. No dobrze. Paulina i Rafał. I sięgniemy do klasyki. Jajka po benedyktyńsku. Wiemy jakie? To są w koszulkach. I? Z sosem holenderskim. Mamy grupkę do jedzenia. Wspaniale. Przy okazji zobaczymy, jak radzicie sobie z sosem holenderskim. Niby najprostszy składnik, ale najtrudniejsze zadanie zawsze. I ostatnia para, Kasia i Michał, przygotujecie jajka florenckie. Florenckie? Jakie to są? Jakie to są? O właśnie. Nie wiesz? Wyleciało mi z głowy. Kasia, wiesz, które to są? Jajko po Nie mam zielonego pojęcia. Jajka florenckie. A jajko mierzone. Jest to wersja jajka po benedyktyńsku wegetariańska. Zamiast boczku mamy szpinak. Czy teraz już wszystko jasne? Tak, szef. Tak, szef. A zatem 20 minut. Zapraszam do kuchni. Kucharze ruszają do gotowania. No nie no, na przygotowanie wyznaczonych potraw mają 20 minut. Teoretycznie te dania nie są trudne, tak? Każdy z nas robił kiedyś omlet, a Reczek dzisiaj się musi pilnować swoją drogą. Ale takie standardy, o jakie szef prosi, to nie są domowe standardy. Tymczasem Adam przygotowuje omlet według własnych standardów. Co robisz? Robię omlet po prostu. Opowiedz mi to, Adam. Mimo, że dużo rzeczy wiem, to przepisu na omlet niestety nie znałem. Wymyśliłem go sobie na bieżąco i na szybko. 6 jajek, mnóstwo mąki. To jest twój tajny składnik. Jajek to dużo dał. Ja się zastanawiam, czy w tym omlecie prócz jajek powinno być coś, co dałem. A ty, jak to u ciebie? Ja ambitnie podeszłam do sprawy, robię jajecznicę. Aha, okej. Okay. Jakiś pomysł? Tak, tak. Chcę zrobić tą jajecznicę po swojemu. Ja lubię na pomidorze i tam musi być pomidor. U mnie w domu się je z pomidorem. Z pomidorem robiła mi babcia. I z pomidorem podam też szefowi. Minuta została, dziewczyny, minuta, Ewa, dawaj, minuta została. Masz się p... 3, 2, 1, zero, ręce do góry! Dawaj, kłaść to, ręce do góry! Zacznijmy. Agata, Łukasz. Agata i Łukasz mieli przygotować śniadanie z jajkiem na miękko. Agata, tak. Jaka jest koncepcja tutaj? To jest koncepcja śniadania, takie jak dostaję co niedzielę od mamy, czyli jajko na ładnie miękko, wygląda. Z granką, ładnie wygląda. Do tego jest zawsze boczek. Ślicznie wygląda, bo bardzo mi się podoba to jedzonko. Ta pajda chleba to jest grzanka? Oho. Ała. Ale wyglądało ładnie. To jest gąbka do ścierania tablicy w szkole. Tak wygląda. Okropnie. Ja takie rzeczy jem. Zrobiłam tak, jak jadam. Łukasz, co przygotowałeś? Śniadanie bardzo lekkie, dlatego zdecydowałem się na sałatkę. Przygotowałem ją ze szparagów, rzodkiewki, taki ładny klasik. To jest dla ciebie jajko na miękko? Zdecydowałem się ugotować białko w pełni. Taki jest efekt. Pytam się, czy to jest jajko na miękko? Tak, szef. Nie. Tak, szef. Na to samo jajko? Tak, szef. To jest kremowe jajko. Jest zasadnicza różnica. 0 punktów. Wracajcie. Kontynuujemy. Jajecznica. Sylwia, Arek, zapraszam. No dobra, no miał zdać. Mieli za zadanie przyrządzić idealną jajecznicę. O, ta jest ładna, ta jest ładna. Nie wiem czy ja, ale ładna, to druga. Szafranowo, pięknie tutaj, żółto. No. I tutaj taki łososiowy kolor. Jak uzyskałeś taki wspaniały kolor? Szefie, dodałam pomidora. Szefie, ja taki jem. Ale użyłaś świeżych jajek? Bo to jest dokładnie jajko, które spotykamy we wszystkich bufetach, ośrodkach. Po pierwsze ją kroję. Po drugie jest przegotowana totalnie. Nie mówię już o soli. Szef Amaro nie zostawia na mnie suchej nitki. Zrobiło mi się strasznie przykro. Arek. Tak, szef? Co przygotowałeś? Klasyczną jajecznicę. Zrobiłem po szkolnym, jest bardzo ładnie w sensie rzeźnym mlekiem po prostu i tak uczyli w szkole w dużych kawałkach. Jajecznicę z mlekiem? Tak. Prosiłem, żebyś zrobił jajecznicę, a nie scrambled eggs. Rozróżniasz? Jak robimy jajecznicę? Po prostu wbijam jajka z masłem. Scrambled eggs się robi z mlekiem? Jajecznicę się robi z mlekiem? Pierwszy raz w życiu słyszę, że ktoś dodaje mleka do jajecznicy. Nie wiem, co się dzieje właśnie. Może spróbuję. I co dalej? I podsmażamy, tak? Mieszając. Mieszając. Tak. Gdzie jest mleko? No to jestem w dupie. 0 punktów. 0 punktów. Nie. Dobra, już. Sylwia, dlaczego płaczesz? Co się dzieje? Przykro mi, że nie gotuję tak dobrze jak koledzy i koleżanki. Nie widziałem tu nic dobrego do tej pory, więc porównanie jest kompletnie nietrafione. Gdybym tylko mógł, to bym chciał włączyć taki przycisk magiczny i się szybko teleportować w inne miejsce. Sprawdźmy, czy będzie puszyście. Ewa i Adam otrzymali zadanie przygotowania puszystego omletu. Ojoj. No, tutaj mamy 3 gwiazdki Michelin, prezentacja. No. Mam więcej gwiazdek niż szef. A tu chyba kołpak jakiś od samochodu? Czy co to jest? Przepraszam, szef, proszę tego nie jeść. Strasznie to wygląda. Ale przecież on sam powiedział, że da 6 jajek do tego. To jest jakieś przegięcie. Słucham? Mam tego nie jeść? Nie jest to puszysty omlet, o który prosiłem? Nie zdążyłem, szefie. W której części zadania, gdy mówiłem poproszę puszysty omlet, nie zrozumieliście? Ja zrozumiałam, tylko omlet nie chciał współpracować. A wiesz co ja myślę? Ale że nie wiesz, jak się robi omlet. Co autor miał na myśli? Tutaj. Chciałem, szefie, dobrze, ponieważ ubiłem białka, rozmontałem wcześniej jajko, dodałem trochę mleka. W ogóle przegieł z ilością tego. Mąki? Minimalnie. Ja zwariuję. Mąki. Że był puszysty. No spadaj. Nikt cię nie chce jeść. Uparty jak ty. Beznadzieja. Wracajcie, 0 punktów. Bardzo wstydziłem się tego, co podałem i dawno się tak źle nie czułem. Adam, co się dzieje? Przykro mi, szef, że zawaliłem. Przepraszam. Przeproś swój zespół. Dalej. Kasia i Michał. Kasia i Michał mieli zrobić jajko po florencku. O, to... Ktoś zapunktuje chyba. Wygląda coraz lepiej. Kasia, co przygotowałaś? Szpinak na oliwie z oliwek, trochę cytryny, jajko ugotowałam w wodzie. No właśnie... Zresztą 2 jajka? Jedno? No to jest jedno jajko, tylko trochę... A co to? ...się rozpadło. To jest wosk pszczeli, który mamy w karcie? Nie, szef, posoliłam na końcu. I teraz szef zdrapał to wszystko. A przepraszam, to ja zepsułem ci to danie. O Boże, co tu? Macie takie jajko w karcie, robicie od 4 tygodni. Dlaczego to jest płaskie? Ja nie prosiłem cię, żebyś zrobiła sadzone jajka na wodzie, tylko jajko, które jest gotowane. I tu widzę to samo. Gdzie jest sos? Nie zrobiłem szefu, ale jest mi nie wyszedł 2 razy. Nie podałem. Gówno, znaczy z drugiej strony okej, no czaję, że prosi o najbardziej basicowe rzeczy i wymaga, że takie rzeczy jak robienie jajka będzie dopracowane przez nich do perfekcji. Także trochę czaję, ale widać, że jest cięty w tym odcinku i to bardzo. Spadajcie, 0 punktów. Sławidliśmy go po raz kolejny. Świetne jajko. Paulina, Rafał, zapraszam. Paulina i Rafał mieli przyrządzić idealne jajko po benedyktyńsku. Powiedz, co przygotowałaś. Szefie, przygotowałam jajko w koszulce na boczku ze szparagiem. Żabson chodził do twojego liceum? Nie chciałam podawać grzanki. Następny, nice. Medal. Ale kolega czy inny rocznik? Mój syn robi takie rzeczy z plasteliny w przedszkolu. Takie płaskie. Ordery, bawią się. Chcesz taki order? Nie, chcę, szef. Gdzie jest sos? Zaczęłam go ubijać, ale wiedziałam, że to, co mam, to jeszcze nie jest sos. Nie podałam tego. 20 minut to za mało, żeby zrobić jedno jajko? Jeden sos? Nie starczyło mi czasu. To po prostu jest wstyd. Co tutaj mamy? Jajko po benedyktyńsku, szefie. Jajko ugotowane w koszulce, do tego grzanki, mączek. Kolejny order. Sos, jak przygotowałeś? Ale wkurzony. Żółtka ubiłem na parze, dodałem masło, doprawiłem sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Jest to puszyste? Jest to smaczne? Muszę się przyznać, że po raz pierwszy robiłem sos holenderski. Może się zdarzyć, że po raz pierwszy i ostatni. 0 punktów. Wracajcie na miejsce. Wszystko, co dzisiaj zrobiliśmy, to był jeden wielki pierd. Poprosiłem o danie z jajek. Nie dostałem ani jednego. Zabieram was do restauracji, do laboratorium. Daję wam najlepsze. Traktuję was po partnersku. A wy dajecie mi takie gówno? To jest fair? Powinniście się spalić ze wstydu. Ostatnia para wystąpi. Próbować waszych gniotów. Całej dziesiątki. Bo dlatego w ostatnim odcinku rozegra się dogrywka. No jak to? Będziecie mieli 10 minut. Przygotujecie... On był stosunkowo miły w ostatnim odcinku i poszedł po prostu telefon od producenta. Pokazali mu takie wielkie zdjęcie Gordona Ramsaya i powiedzieli, jesteś dosłownie jak on, no nie? On powiedział, nie, ja jestem jak Ryan Gosling. Pokazał zdjęcie Goslinga. Była wielka kłótnia, ale finalnie ustalili, że musi być bardziej jak Gordon Ramsay, żeby licencję uciągnąć programu. Jajko panierowane z głębokiego tłuszczu. Idealnie kremowe w środku. Czy to jest jasne? Tak, szef. Uratować drużynę, na to zareagowałam dobrze. Tyle tylko, że stawka była zupełnie inna. Osoba, która przegra, opuszcza program natychmiast. To będzie ostatnie 10 minut w tym programie. Czas start. Czemu jest dogrywka? Nie mam pojęcia, jak to się w ogóle... No bo nie dawał nikomu punktu, chyba dlatego, co nie? Robi, także czysta improwizora. Pustka w głowie. Paulina na pewno ma przewagę wiedzy, umiejętności, no ale dam z siebie 100%. Ona wie, co to jest, nie? Co? Ona wie, co to jest, nie? Nie wiem, czy wie. Naprawdę nie mam pojęcia, czy ona wie. Dobra, ktoś wie, co to? Ja czytałam o tym, ale to szybciej. Gotowa. 10 minut. Gotujesz jajko, żeby się ścięło białko. Później panieruję. Nie czuję, że walczę o swoje być albo nie być w programie. Po prostu jakby tego nie było. Tutaj są jeszcze jajka, jak chcesz. Spokojnie, dziewczynki, tak? I co? I bułka. Mhm. Nie ukrywam, że ja się łudziłam, że to jest niemożliwe. Że... Ci streamer oglądamy pod mikroskopem, calineczek taki. Słuchajcie. Tak jest. Sobie drugie, zobacz, tu jest małym karnuszku woda. Nie, bo jest są 3 minuty czasu, co wy chcecie ode mnie. Miałam wrażenie, że ona zupełnie odpuściła to zadanie. Że idzie po prostu na ścięcie. Myślałam, że nie doczekam tego momentu. Jestem spokojna, wyciszona. Wyciszenie zagłuszyło wszystko. Coś w ogóle wiele czasu zostało? Rafał, minuta do jajka. Ile? Minuta. Ale sprawdź. Dawaj. Sprawdź najpierw, sprawdź. Minuta została do końca? A, nie, minuta do jajka. Minuta do jajka, jeszcze minuta wody powinno być. Chłopaki. Dobra, nie przeszkadzajmy. Bałem się, Rafała, no bałem się. Dobra, obieraj się. Rafał, obieraj, nie, 3 minuty masz, teraz masz pewnie 2,5. Już! Wyciąg. Już, stary, już dawaj, naprawdę, no z tego, co liczyłem, to już na bank. Koledzy mi podpowiadali, ale trzeba parę błędów popełnić, żeby się czegoś nauczyć. 4 minuty było takich szefów. Porażka. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby koszulce zrobić. Bo tego nie opanierujesz, nie ma Baliśmy się też, żeby nie pogrążyć Rafała jeszcze bardziej, natomiast bardzo mocno mu kibicowaliśmy. Dawaj, zdążysz, stary. Dobrze będzie. Dobra. Próbuj, do końca walcz. Nie poddałeś się, stary. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. To jest jego zadanie. Pomagamy mu tak, jak możemy. A to jest deep fried jajko? Może jeszcze z tym jajkiem? Z którym jajkiem? Z tym, on mi trochę w tym żołądku. Może się da obrać. Spróbuj, proszę ciebie. Dzięki jeszcze raz za dużo dużego. Dobrze. Z Pauliną polegniemy. Ja nie mogłam powstrzymać łez. Po prostu nie mogłam przestać płakać. Pękło. To nie wiesz co. Nic się nie dzieje. Paulina jest naszym trzonem, trzyma nas w pionie. Ja nie wiem, jak drużyna czerwonych poradzi sobie bez Pauliny. Kochane moje, tak się czasem zdarza, nie denerwujcie się. No, Wyra, jest zajebiste. Jak oceniasz? Nie mam z czym porównać. Po prostu Bella. Jeszcze tylko tymianeczek przyniosę i z tym macie. Heja. Czas na gotowanie dobiega końca. Kto z uczestników przygotował idealne jajko panierowane? Cudeńko. Brawo. Dziękuję. Jajko panierowane. Nigdy czegoś takiego nie jadłem. Podamy. Brawo. Skończyłaś. Tak, możemy... Dożyć. Naprawdę, kochanie. No to koniec. Czas na ocenę dań Pauliny i Rafała. Kto z nich opuści program? O Jezu. Wy rozumiecie w ogóle, co ja mówię? Tak, szybko. Rozmawiamy w tym samym języku? Tak, szybko. Jajko panierowane. To znaczy? W panierce. To wygląda jak krewetka w tempurze. Co tu jest z panierką? Ten olej? Czy podobnie tak jak w przypadku poprzedniego jajka jest wirtualny sos? A ty? Co to jest? Prosiłem cię o truskawkę? Czy nie, jajko panierowane? Jajko panierowane. No po co mi ta truskawka? Czym panierujemy? W bułce tartej w mące. I? W jajku. Prosiłem o słonecznik? Nie. Będziecie robić do skutku. A do zespołów mam jedną radę. To jest praca zespołowa. Może dacie im trochę energii od siebie, a nie będziecie stać z boku i marudzić. 10 minut, start! Ale no cały odcinek się robili jajko. Przynieście ocet winny. Załóż jej ten duży garnek. Mąka, jajko, bułka gotowe. Ocet masz. Pokaż takie jajo, jakie tylko ty masz. Nie, taki talerz. Bułka tarpa. Poszuka jak najwęższy, jak najwyższy. Masz jajka? Dawaj, Rafał. Wierzymy w ciebie. 9 minut. Ewka, daj jej jeszcze jedną miskę na do ciebie wyciągnij jajko. Wszystko miałam, jak będę chciała, tylko proszę. Czy tak może być? Ale może jeszcze jedna miska do wyciągnięcia jajka, żeby je gdzieś wyłożyć. Dobrze. A w sumie dobra, ktoś słusznie zasugerował na czacie. Sprawdźmy, jak powinno wyglądać jajko panierowane. Wszędzie to idzie dokładnie w takim kierunku. Oni chyba nie wiedzą, jak to powinno wyglądać. No ja też bym nie wiedział. Ale przypał. To jest kompletnie inna rzecz niż to, co oni robią. No miseczkę poproszę, tak? Tutaj, no nigdy czegoś takiego nie widziałem, też bym nie wiedział. Daj, jak najwięcej masz, jak masz. 8 minut! Będziesz, nie, zaczynam gotować jajka. Panier, mąka, jajko, buła. 7 minut! Nie ma się co denerwować, tak? Z tyłu masz wszystko naszykowane, Paula. Zamieszaj mocno wodę, to ci się fajnie skręci. I do środka, przy samej wodzie. Delikatnie. 6 minut! Będzie dobrze, Paula, teraz, tym razem. Nie za krótko? Najważniejsze, żeby to jajo wyglądało. Tak, spróbujemy zrobić komendę. 5 minut! Nic się nie denerwujcie, słuchajcie, jak widzicie to albo wyjdzie, albo nie, tak? Opanowanie. 4 minuty! Małżki? 3 minuty! Dobra, chyba może coś wyjść z tego. Dają dużo tej paniery. O nie! O nie, o nie, o nie, o nie. 2 minuty! To wyjdzie, to wyjdzie, to wyjdzie. Chyba dziewczyny safe. Sądząc po pojedynczych ujęciach. Dobra, 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 ogarnęli, wszyscy ogarnęli, o co chodzi. Bardzo wam dziękuję za pomoc, kochani. Jest git. Czas na ocenę przyrządzonych jajek. Kto z uczestników przygotował je idealnie, a kto będzie musiał opuścić piekielną kuchnię? Pierwsza myśl, jajko Pauliny jest spalone. Jak przygotowałaś jajko? Przygotowałam jajko w kaszulce, potem opanierowałam je i wrzuciłam na głęboki tłuszcz. Nie no, ja bym to zjadł, wygląda spoko. Z bliska wygląda właśnie fajnie. Tymianek. Zioła w panierce? Oj. Dobry pomysł. Dziękuję. Dobry pomysł. Jak przygotowałaś? Ugotowałem jajko w koszulce, zahartowałem w zimnej wodzie, osuszyłem, opanierowałem jajku i bułce tartej. No, każdego dnia ktoś z nas może odpaść, także tutaj nie ma ani chwili, żeby ktoś o tym nie myślał. Boże, ja cały czas zapominam, że Rafał istnieje w tym programie. Pierwszy raz zauważyłem jego istnienie w poprzednim odcinku, 4 na 10. Rafał jest najbardziej niewidzialną postacią tutaj. Łukasz? Tak, szef. Które jajko jest lepsze? Ładnie wygląda jajko Rafała. Oba mają fajną strukturę. Nie próbowałem. Ty i Paulina opuści program? Nie będę jej tego życzył. Ale twierdzisz, że lepsze jajko zrobił Rafał? Z tego, co widzę, mi się bardziej podoba jajko Rafała. Smak jest najważniejszy. Sylwia, co myślisz? Które jajko jest lepsze? Szefie, no ja będę za drużyną. Wydaje mi się, że lepsze jajko jest Pauliny. Jeśli chodzi o żółtko, to w obu przypadkach jest podobnie. Z jedną zasadniczą różnicą dla całości kompozycji. W tych przestrzeniach, które tu widzisz, jest woda. I ta woda wypłukuje cały smak. Oddasz bluzę i opuścisz program. Oczywiście. Straszna szkoda. I gdyby nie fakt, że przypomniałem sobie dosłownie 5 minut temu, że Rafał jest w tym programie, to by mi teraz było przykro. Nie czuję radości. Nie czuję ulgi. Nie czuję spokoju. Jest mi naprawdę niewiarygodnie przykro. Pajo jajo? Wiem, że na pewno nie w tej kolejności powinniśmy odchodzić z programu. No ale, no... Poczułeś super. Sporo nauki przed tobą. Nie wprowadzał się. Rafał Lorów. Jesteś bardzo młody. Wierzę, że będziesz rozwijał. Jest do bólu poprawnym uczestnikiem tego programu, no nie? Tak bym powiedział, że nie zrobił nic złego, nie sprawił, żebym w żaden sposób go znielubił, ale nie był wyrazisty, nie sprawił też, żebym w żaden sposób go zapamiętał. I to może jest spoko, bo poszedł do programu kulinarnego tak, żeby szkolić się na kucharza i robił to bardzo dobrze. Szacun za starania, szacun za pracę, ale pod kątem reality show, które się jednocześnie dzieje, no nie sprawił w żaden sposób, że będziemy się ekscytować jego losem, a to też jest ważne. Swoją pasję, więc życzę ci trafnych wyborów. Dziękuję. Chciałem serdecznie podziękować, chciałem podziękować wam wszystkim. Jest mi przede wszystkim bardzo przykro, jestem rozżalony. Całym sercem jestem z tobą. Szefowie, jeżeli mogę, ścisnąć dłoń. Dziękuję serdecznie, że chciałem się tylko z dziewczyną porównać. Dla mnie to nie tak miało wyglądać. Gdybym tylko mógł, chętnie bym się z nim zamienił. Gdyby tylko szef powiedział, że możesz ty odpaść albo kogoś wytypować, bym się naprawdę pierwszy zgłosił. Bo Rafał tak wiele dla nas wszystkich znaczył w tym programie. Czyli do nagrywki Sleepover? Wyleciało mi to z głowy kompletnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Powodzenia, Rafał. No jest przykro. Zapadać z takiego programu dość wcześnie, tak? Ale no, takie życie. Mam nadzieję, że coraz więcej rozumiecie, jakie detale w gotowaniu mają kluczowe znaczenie. I jak niewiele może zaważyć na tym, czy danie jest perfekcyjne, czy tylko dobre. Dobre w naszym standardzie to jest za mało. Panowie, zostaniecie w rękach moich sous-szefów i oni przygotowali dla was karę. Panie, na otarcie łez przygotujcie się na świetną zabawę. Zapraszam. Drużyna Czerwonych wraca do swojego apartamentu. Dziewczyny nie mogą pogodzić się z odejściem Rafała. Odpadł chłopak, który naprawdę na to nie zasłużył. Jest mi po prostu przykro. Taki złoty chłopak chodzi, a zostaje taki jak Arkadiusz, który mówi do wszystkich w ogóle. To wyjazd! Bo co? Bo jajco! Odogrywał mi się przecież kiedyś dalej. Ale gram uczciwie. Masz jakieś problemy? Tak, mam i co mi zrobisz? Jak spojrzy na mnie, to mu po prostu tak kulturalnie mówi. Sergeant. Dobra, koniec, ale fajna zabawa. Nie cierpię tego człowieka. Nie lubię ludzi, którzy mają w sobie tak dużo chamstwa. Tymczasem na drużynę panów czekają zastępcy szefa Amaro i wyjątkowa kara. Z wczorajszego serwisu jest pełno resztek. Był łosoś, por, stare grzyby, stare mięso, stare warzywa. Zrobicie wspaniały, trzydaniowy obiad i go zjecie. Te składniki miał już po kilka dni. A śmierdziało po prostu nie do wytrzymania. Fajnie, gdyby to też ktoś wykorzystał. Sous-szefowie oczywiście musieli doprawić, po sobie było mnóstwo chili. Czekaj, doprawię się troszkę. Oj, przepraszam. Zupie mieliśmy zmiksowane oczy łososia. Obrzydlistwo, ale gorzej była zaciągała, bo zacząłem wyciągać, trzeba się cała rozpadać. jest źledź bardzo świeży. 4-5-dniowy. Co ty gadasz? Na wielkie. Takie rzeczy tylko w Cheskicie. Zapraszam na kolację. Z tego tak, tak. Fantastyczny morski śledzik z pieprzem, z sościami. Adaś, no jedziesz. Jeszcze przed tobą. Dobra. Twoja piękna zupa jeszcze przed tobą jest. Dania są zupełnie inne, także trzeba przepłukać usta, oczywiście. Woda ze śledzia z cytryną. Ohydne. Jedziemy cały czas, balansujemy smakiem, panowie. Teraz łyżka zupki z truskaweczką. Co dodałeś? Nie pytaj. Szef doprawią. Faktycznie jej smak był dość podły, nie wyglądała dobrze. Miał w sobie kawałki starej ryby. Łukasz? Czemu oni za karę dostają jakieś fajne jedzenie? Nie drugi raz. Team to team. Panowie? Zupa śledziowa. Brawo, Adam. To jest kara. To jest kara. Możesz opowiedzieć o swoim daniu? Co to jest za danie? Opowiedz kolegom, żeby wiedzieli, po czym będą mieli stranie. Kotlecik ze śmierdzącego mięsa. Delicje. No widzę, jaka dojrzewająca. Dojrzewająca. Podziękujcie mu. Dziękujemy. Dobra, panowie, kopociki w dłoń. No dobra, to jest jakiś przypalony kotlet, to nie jest zepsute mięso. Jakby im dali zepsute mięso, to by przez tydzień byli wykluczeni z tego programu, by dosłownie nie byli w stanie wstać z łóżka. Jak rycerze, okrągłego stołu. Za niebieską. Niebiescy wracają do swojego apartamentu. Po wyjątkowo ciężkiej karze nikt nie czuje się dobrze. Sorry, śledzik. W życiu nie piłem takiej lemoniady. Z wody po śledziach. Wybor. Tymczasem na uczestników czeka kolejna niespodzianka. Odwiedzają ich gwiazdy. Liber z Natalią Schroeder i Igor Herbut z zespołu Lemon. Chodź, Igor, czyli Lemon. Jedyną osobą, jaką kojarzy, jest Natalia Schroeder. Dzień dobry! O mój Boże! Ja cię tak kocham! Ja po prostu umarłam, że widzę ich na żywo. Cześć. Mi też jest bardzo miło. Muszę poczekać, muszę ciągnąć obrączkę, bo nie mam kieszeni. Głównie wszystkie się troszkę zadłużyłyśmy w Igorze. Igor z zespołu Lemon. Zostanę jego psychofanką. Także uważaj sobie. Życie jest małą ściemniarą. O, to znam! To znam! Było powiedzieć, że to jest od ściemniary. Liber jest niewiarygodnie przystojny. Nie patrzę w dół, bo wierzę w to, że mamy w sobie tę moc, byś przez siebie. Co jest, proszę się uwagać. Natalia jest taka milutka i ma taki ładny głos. Natalia to w takim małym ciałku. To nie koniec niespodzianek. Panowie muszą teraz założyć przebrania i zaśpiewać piosenkę wybraną im przez dziewczyny. Michał się świetnie bawił, był pierwszym odważnym, który postanowił przyjąć karę na siebie. Tak blisko jak ja. Michał bardzo wczuł się w swoją rolę uczestnika karaoke. Nie podał twoim zmysłom jak ja. Medyka! Nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Medyk! Potrzebny medyk! Dawaj, zestań! Nie wygląda to dobrze. Złamał sobie? Czy po prostu kolano pod dziwną perspektywą? Michał był bardzo biedny. Kolano obok kolanek. Kuźwa, no. A no, coś sobie rozwalił. Masakra. Jezu, mam nadzieję, że nic mu nie jest. Aż za dużo wrażeń, jak na jeden dzień. Nie wiemy, co będzie z Michałem dalej. Są takie momenty, kiedy nie wiadomo, jak się zachować. Niewiarygodnie jest mi gorzej. Dobra, naprostują chłopaka. Michał trafił do szpitala. Jedna osoba odpadnie, wy jesteście bezpieczni. Zapanował smutek. Czy Michał wróci do piekielnej kuchni? po mocnych wrażeniach i kolejnej nocy uczestników odwiedza międzynarodowej sławy szef Kurt Scheller. Dzień dobry. Wow, idziemy. Robimy trzy sosy. Szef Kurt Scheller prezentuje uczestnikom prawidłowe wykonanie trzech podstawowych w pracy każdego kucharza sosów. Okazuje się, że nawet wielki wirtuoz kuchni, szef Kurt Scheller, może być normalnym człowiekiem. Dzisiaj robiliśmy trzy rewelacyjne sosy. Holenderski, curry, sos bernes, pomidor. Breco? Sos berneński i holenderski. I ja od dziś wiem, czym się różnią, dzięki szefowi Kurtowi. Kurczę, nie wiedziałam, że to jest takie proste. Pyszne. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Czas wolny dobiegł końca. Uczestnicy muszą wracać do piekielnej kuchni. Mają ostatnie chwile na przygotowanie restauracji do przyjęcia gości. Wjeżdżamy, dziewczynki. Działamy? Dziewczyny, na zaplecze i pod sprzęt. Mów, czego potrzebujesz, co musi być robione od razu. Nie no, Areczek to jest 100% wyposażona we wszelkie potrzebne składniki. Daje ogromną energię. Szefie, mogę o coś zapytać? Słucham. Czy to tak ma wyglądać? Czy... Nie macie chłopacy jajka? Jajka? Jak kometa ma wyglądać. Włączaj drugi bieg, mówię. Staram się, naprawdę. Kucharze muszą zadbać o smak każdej przygotowywanej potrawy. Szefie, ja wiem, że jestem denerwująca, ale niech szef zobaczy, czy ja już mam to jajko wyciągać, dobra? Jakoś się dogadujemy. Widzisz, szef? Da się. No i ugotowałam śliczne. Zrobiłam dosłownie cały odcinek o jajkach, to jest niesamowite. Jak komety okrąglutkich, idealnych. O, jakie ładne. Tak też myślę ja. I jeden płaski medal. Kucharze mają do dyspozycji profesjonalny sprzęt do gotowania. Czy zdążą przygotować kuchnię do otwarcia? Dziewczyno, co ty robiłaś przez godzinę czasu? Panowie, czas. Starłaś pieprzony parmezan i grzybki robiłaś. Minuta, panowie, minuta. To ostatnie chwile na przygotowanie restauracji do sprawnego wydawania potraw. No, ciekawe, czy odpuści w końcu trochę. Dawaj szybciej, ruchy, życia trochę. 3, 2... Koniec! Zapomniałem o jedynce, ale koniec! Zapraszam wszystkich do czerwonej kuchni. W związku z kontuzją Michała musimy wyrównać szanse. Panowie, ten serwis jest nie do wykonania w 3 osoby. O, cześć Krzysztof, przepraszam, a zatem jedna z was dołączy do grupy niebieskiej i wyrównamy szanse tych dwóch zespołów. Ja nie chciałam tam iść. Nie chciałam iść do Arkadiusza. Agata? Tak, szef. Dołączysz do grupy niebieskiej? To twoja bluza? Jedna z lepszych decyzji szefa Amaro w tym programie. Agata może być koniem trojańskim. Papa! I nie wraca już nigdy. Panowie, skorzystajcie z atutów. Super. Mam nadzieję. Jakie wniesie ze sobą Agata? Tak naprawdę nie miało to dla mnie większego znaczenia, która to będzie z dziewczyn. Świetnie. Może czego się nauczą w końcu. Jesteś zadowolona? Tak, jestem zadowolona, szef. Poczułam radość. Jest mi obojętna, czy dziewczyny się cieszą, że przeszłam, czy nie. Niech robią, co tam chcą. Czas teraz wyznaczyć kapitanów. Paulina, zapraszam. Dziękuję, szef. Łukasz, proszę. Pamiętajcie jedno. Serwis trwa kilka godzin. Chciałbym, żebyście utrzymywali koncentrację przez cały czas. Czy to jest jasne? Tak, tak szef. Paweł? Tak, szef. Otwieraj drzwi. Zaczyna się 5. serwis w piekielnej kuchni. Kolejni goście podjeżdżają do restauracji i zajmują swoje miejsca przy stolikach. O. Wyjątkowym gościem restauracji jest zwycięzca pierwszej polskiej edycji Top Chef, Martín Castro wraz z rodziną. O Jezu, mój hipok! O Boże, to jest ten, kto wygrał Top Chefa. Zapraszam. Ten wieczór jest niezwykle bogaty w gwiazdy. Kolejnym wyjątkowym gościem jest wokalista zespołu Lemon Igor Herbut wraz z przyjacielem, aktorem Alanem Andersem. Ja nie wiem, nie znam loru, ale na podstawie tego, jak siedzieli, to totalnie brzmiało, jakby zaraz miał powiedzieć, że przyszedł ze swoim współlokatorem, najbliższym przyjacielem i tak dalej. Taka energia była. Ja taka brudna jestem. Mój sen się spełnia. Igor jest z nami, z Alanem. Myślałam, że widzę tego człowieka ostatni raz. A on tu siedzi, Igor tu jest. Także proszę specjalną uwagę do tego stołu. Dobrze, szef. Sylwia? Tak, szef. Zajmiesz się tym stołem? Oczywiście, szef. Z największą przyjemnością. Mam nadzieję. Do pracy. O Jezu, ślicznotek jest. Ale szkoda, że nie ma koszulki na ramionkach dzisiaj. Skup się. Goście wybierają dania z karty osobiście przygotowanej przez szefa Modesta Amaro. Wśród gości są słuchacze Radia Zet. O nie. Panie Piotrze, proszę, tutaj ten stoliczek jest dla państwa szykowany. Czy to jest Robert Lewandowski? Pojawia się nowy, wyjątkowy gość. Ja nie mogę! Piotr Gruszka. Bardzo proszę, pani, tutaj. Wow! Proszę uprzejmie. Wraz z partnerką z Tańca z Gwiazdami, Niną Tyrką. Aha! Co na to Anna Lewandowska? Tak, siedzi ze swoją partnerką. Jest człowiek, który zrobił niesamowitą rzecz dla polskiego sportu. Starajmy się zrobić coś niesamowitego dla niego, okej? Proszę roboty. Niestety, no to jest lewy, no. Zaczynają się pierwsze nieporozumienia. Już mi któraś łyżkę z... No tam masz łyżki w tym synaku, zobacz. Drewnianą, Katarzyna. No to ja przed chwilą to myłam. Gdzie paluchami? To masz łyżki, żeby paluchami tym grzebać? Goście wybrali swoje dania i składają zamówienia. Jeśli chodzi o przystawkę, to może sałatkę z koziego sera. Bardzo państwu dziękuję. Już zanoszę do szefa, dziękuję ślicznie. Zamówienie złożył również Piotr Gruszka. Szefie, 3 zamówienia na kuchnię niebieską. Okej, dziękuję. Panowie, pierwsze zamówienie dla pana Piotra Gruszki. Sałatka, tatar, filet mignon i risotto. Drugie zamówienie, sałatka, szparagi, łosoś i śledź, później risotto, filet mignon krwisty, risotto kolejne i kaczka. I ostatnie zamówienie. Mimo Agatce najlepsze wyjdzie bycie w niebieskich, u bab tylko ją tłamszą. +1 Zaria. Agatka w tym momencie rozwinie swoje skrzydła, bo te baby autentycznie są dla niej wredne tylko dlatego, że jest młoda, mam wrażenie. To jest niesamowite. Łosoś, szparagi, po prostu kobieta, sałatka, kobiecie, kobietą. I później filet well done, kaczka i risotto. Do pracy. Najpierw daj sałatka i tatar. No bo ona nie... Tak, dokładnie. Można się na niej wyżyć, bo ona ci nie odpysknie. Więc możesz jej powiedzieć, co chcesz, bo ona pomyśli, że skoro starsi mówią, to tak musi być. Jest jeszcze w takim wieku. Herbut z Alanem Andersem i Martín Castro. Takim mentalu, może bardziej nawet. Stop. Pierwsze zamówienia dla Igora i Alana. Łosoś, tatar, filet medium rare. I 1 kaczka. Tak, szef. Kolejne zamówienie. Kozi ser, szparagi, 2 tatary. Później filet mignon, medium, 1 kaczka, 1 risotto, 1 okoń. Kolejne zamówienie. Raz szparagi, raz sałatka, raz tatar. Przegrzebki, kaczka i filet mignon. To jest Martin. Do pracy. Szef Amaro podbił na bajerę jak na kumplu normalnie. Kaczka. Tak, szef. Przyszedł i się mnie zapytał. Co tam się działo w tym domu wczoraj z tym Igorem? Co tam było z tym Igorem? Co się działo w tym momencie, szef? W tym, w którym taka byłam zamaślona? Zamyślona byłaś? Nie no, ja patrzę, bo mnie nie było, więc co się działo? Co się działo? Jezus Maria! Ja nie mogę! Kobiety dosłownie będą siedzieć przy tobie tak przez całe spotkanie, a chłop na koniec dnia pomyśli, że to on podrywał tego wieczoru. Zamyślona byłaś? Nie no, ja pytam, bo mnie nie było, więc co się działo? Co się działo? No... Mówię do niego, szef, zakochałam się, niech szef nie będzie zazdrosny. No Igor jest fantastyczny, no wszystkie się w nim zadłużyłyśmy, szef Amaro, także niech szef nie będzie trochę zazdrosny. Zadłużyłyście się w nim? Wszystkie. Ale co, z wzajemnością jakoś coś, tak? Bez wzajemności, jak zawsze, tak jak szefie Amaro. Wiesz, że bliny robisz dla niego? Wiem, szef. Złóż całe serce. Całą miłość, taką mam do Igora, tak szef. Okej, sprawdzimy, czy to smakuje. Dominik, tymczasem niebiescy ukończyli pierwsze przystawki. Jak je oceni szef Amaro? Łukasz, co to jest? Tatar i sałatka. Sporo tych pestek dyni, nie sądzisz? Wydaje mi się, że pasują do swojej kompozycji w takiej ilości. Tak jest, tak mają chrupać. Dziękuję. Dziękuję, szef. Wiem. Sukces. Przystawki niebieskich zostają wydane. Piotr Gruszka, sałatka i tatar. Dziękuję, szefie. Dziękuję. Sałatka dla pani. O i o wilku mowa. Sałatka dla pani, bardzo proszę. Proszę o kilka dyni. i ręcznikany tatar ssany z czarnuszką. Ależ to jest piękne. Tatar i sałatka trafiły do Piotra Gruszki i Niny Tyrki. A jak z pierwszą sałatką pójdzie czerwonym? Kto to robił? Sałatka. Ja robiłam, szef. Spróbuj to. Fajne, smaczne, doprawione? Tak? Jeszcze raz. Ja nie wiem, który raz ja już robię te szparagi, który raz one mi nie wychodzą. Niestety nie lepiej jest u niebieskich. Jak długo filet mignon i risotto? Jak długo? Szef, 3 minuty, 4. Wyciągasz z pieca? Szef, tak. Patrz na mnie. To mięso zamierza odpocząć? Tak, szef. Ile? Zamierza. 4-5 minut. Tak? Czyli 3 minuty będzie gotowe, a... Plan jest taki, idę do łazienki, zaraz wracam, a wy mi opowiecie. Dobra? Jeszcze siedzi w piecu i jeszcze 5 minut będzie odpoczywać. Co ty miałeś z matmy? Szef, dwóje. Widać. Tymczasem czerwoni po raz kolejny próbują wydać przystawki. Szparagi, sałatka i tatar. Stół Martina. No i poszło. Bardzo proszę, tatar sarny z czarnuszką. I sałatka z koszulką, bardzo proszę. Dania dla Martina Castro zostały wydane. Proszę państwa, smacznego. Ale Igor Herbut z Alanem Andersem składają dodatkowe zamówienie. Czy moglibyśmy jeszcze tą samą prosić? Jak najbardziej. Dzięki bardzo. Zamówienie trafia do kuchni czerwonych. Proszę jeszcze konsomę. Dziękuję bardzo. Czyli przed głównymi daniami, dobrze rozumiem? Jeszcze po zupie, tak? Tak. Paulina, jeszcze dodatkowe zamówienie na stół Igora i Alana. Tak, szef. Przed daniami głównymi 2 razy konsomę. Przed daniami głównymi 2 razy konsomę. Do wyjścia. To ja mam robić konsomę, czy ty robisz konsomę? Ja robię konsomę. Dobra. Niebiescy zaczynają wydawać dania główne, ale szef Amaro zauważył problem z kaczką. Kto robił kaczkę? Ja, szef. Chodź tutaj. Kaczka miała być pink, a jest? Jest. A jest? A jest? Jaki to jest kolor? Jest, szef, to nie jest pink. Nie jest pink? Nie. A dla mnie jest. Tak? Ślepy czy co? Jest pink. Jak szef mówi, że jest pink, to szef ma zawsze rację. Chcę, żebyś ty to wiedział i był pewny. Podajesz mi na pas... Gaslight, gatekeep. Mówisz, jest pink, okej? Okay? Tak, wypad. Dzięki. Serwis. 2 razy risotto, 1 kaczka. Lecimy. Dziękuję, szefem. Dziękuję. Dania niebieskich trafiają do gości. Tymczasem drużyna czerwonych próbuje wydać przystawki. Szefie? Sałatkę i szparagi z jajkiem. Wszyscy do mnie. W tej sekundzie. Co to jest? No ja wiem, wstyd i siara. Kto robił tą sałatkę? Nie, szef. Ja, kto szef. Robił tą sałatkę? Ja, szef. Rozmawialiśmy o jajkach. Wraca do nas jak bumerang? Pozostałe miałam idealne. Złapałam w rękę to akurat nieszczęsne. To jest jajko kometa, czy znowu sadzone na wodzie? Przed okiem szefa Amaro nic się nie da ukryć. Jeszcze raz. Czerwoni muszą poprawić swoje przystawki, tymczasem niebiescy wydają kolejne dania główne. Ale jesteśmy spóźnieni na chyba swoją drogą. Dania główne. Raz filet, raz risotto. Piotrka Gruszki stolik, tak? Tak jest. Okay. Dziękuję, szefie. Poszły dania główne. Będę potrzebował za 20 minut 2 suflety. Za 20 minut na wydawcę, okej? Okay? Jak to pachnie? To będzie wygląda. Ona autentycznie wygląda jak Robert Lewandowski. Znaczy, może nie Robert, Bobert Lewandowski, to jest Bobert Lewandowski. Daleki krewny, którego tata wyjechał do Ameryki, ale jest spokrewniony z Robertem. W scenie go mówią Bobert. W kuchni czerwonej szef wysyła Kasię i Sylwię. Sylwia! Tak, szef, ja już idę. Do stolika Igora Herbuta i Alana Andersa. Sylwia, w tej chwili cię potrzebuję. Dobrze, szef. Pójdziecie Robert do tego Królikowski, stołu? Może też tak być, no. Macie rację. Zalejecie zupy. Dobrze, szef. Do Igora i Alana, już, bez uśmiechów. Dobrze, szef. Jesteśmy w pracy, to nie jest randka w ciemno. Dobrze, szef. Wychodzimy z kuchni, ja patrzę, że mi przypada w udziale Alan, nie Igor. Zabijecie. Pierwsza myśl, przepchnę się przed nią. Pójdę pierwsza. Nie no, ale goście patrzą, ludzie patrzą, będzie wstyd. Mieli wspólną scenę bałbał, dokładnie. Dziękuję bardzo. Nalałam zupę Alanowi, no trudno. Szapoba. Dziękuję bardzo. Smacznego panowie. Dziękujemy. Kaśka, co to jest? Co jest? Biegniesz Zalewasz komuś zupę, uciekasz, co to jest? Bo jestem w pracy, muszę szybko... Jesteś w pracy, to jest twoja praca, wyserwować, opowiedzieć mu, co jest na talerzu, co się dzieje. Przepraszam, szef, jestem zakręcona. Wróć tam i powiedz, co tam jest na talerzu. Dobrze, szef. To jest profesjonalne podejście, wiesz? Steady, bał, bał. Przepraszam, że tak szybko to poszło. Teraz przyszłam do was tutaj trochę opowiedzieć wam o tym, co jecie. Jecie konsumę z pomidorów, jest to wywar warzywny, macie agnolotti, są to pierożki z farszem z... Cudownie, że patrzy, rozmawiając z dwoma osobami, patrzy cały czas na jedną. Wszyscy to znamy z perspektywy tej osoby, która jest wykluczona w danym momencie, tak? Niby rozmawia z wami, ale wy wiecie, z kim rozmawia. I to nie jesteście wy. Każdy był kiedyś w tej sytuacji. Grzybami i karczochy w tempurze. Dzięki. Dziękuję. Tymczasem szef Amaro chce wyrównać szanse obu teamów i postanawia zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie robił. Chodź na chwilę. Zmienić skład obu drużyn. Jeszcze jeden taki, to już. Arek, gdzie tam łazisz? Nie mam steków na celonie, dlatego postanowiłem, żeby Lowki nie chciałbym to zobaczyć. Pójdź do dziewczyn, tak mi się powiedział. Daj mi tą opaskę. Chcesz iść do dziewczyn? To będziesz zarządzać. Porwana przez Lemona. O nie! Arkadiusz tu idzie. I siedź tam jak najdłużej, nie wracaj do nas. Kapitanem jesteś teraz drużyny czerwonej, natychmiast. Boże, ratuj. Tak, szef! Co myśmy takiego zrobiły, że dostajemy odpad za tak pełnowartościową dziewczynę? Łukasz, tak, oddasz opaskę. Chcesz się pobawić, zarządzanie? Jestem przekonana, że poradzę sobie jako kapitan niebieskich. Fajnie, że to jest Paulina. Przecież to niesprawiedliwe jest. Ona powinna być w naszym zespole i też nam pomagać. Dobrze, szef. Jest coś do wyjścia, zorientuj się. Masz 2 minuty, żeby się zorientować w sytuacji. Dobrze, szef. Paulina zaczyna kierować drużyną niebieskich. Tymczasem do czerwonych pod kierownictwem Arka trafia nowe zamówienie. Tak, szef? Bez dań głównych. Najszybciej jak się da. Raz tatar, raz sałatka. Już. Raz tatar, raz sałatka. Ja Sylu, jak robisz tatar, zrobisz jedną porcję więcej? 2 minuty dopiero. Bez dań głównych, na szybko? Dopiero za 2 minuty. Dziękuję ci bardzo, moja droga. Jak długo? 4 filety medium well? Szef, jeszcze 8 minut. Jak długo? 8 minut, szef. 8 minut? Tak, szef. Matko święta, co się z nimi dzieje? Torturujemy je gdzieś? Nie, nie torturujemy, szef. A co robimy? Podliczyłam na czas piecu plus odpoczynek. Czekam. Paulina sprawnie kieruje kuchnią niebieskich. Tymczasem u czerwonych Ewa próbuje pomóc Sylwii z sałatką. O. Weź rondel, po prostu weź. Głęboki ta... Ja ją zaraz zaraz. No bardzo się z Ewą dzisiaj nie rozumiałam i przez nią też tonęłam. Taką manianę jak ja tutaj mam teraz z tobą, to ja się nie miałam. Przez jej głupie pytania, brak organizacji. Też kładziesz to na sałatce? No a jak inaczej ty sobie to wyobrażasz? Na ser. Tak sobie to wyobrażam. Wiesz co, pomagam ci, a tym cały czas jeszcze do mnie pyskujesz, wiesz? W dupie, to rób sobie sama. Dziewczynki! Ja wiem, że ja jestem największy awanturnik, ale zachowajmy spokój, dobra? Ale to nie koniec kłopotów czerwonych. Goście przez nich obsługiwani... Jaki development Arka! Teraz zdaje sobie sprawę z własnego backgroundu, przepracowuje swoją przeszłość, a to wszystko na przestrzeni jednego odcinka. Nie mogą się doczekać na dania główne. Arek nadal nie może się odnaleźć w drużynie czerwonych. Przegrzebki, kaczka i filet minion następny. Za ile? Przegrzebki, kaczka? Przegrzebki, kaczka. Filet minion, medium. Jak długo? Ręce mi opadają do tego człowieka. Czego nie masz? Patrz na mnie, Czego nie masz? Szef, kaczkę muszę rzucić do pieca. Nie, tak, kuferki słodyczy. Czy ja naprawdę muszę to komentować? Klasyk. To czemu nie z piecu jeszcze? Szef, przepraszam. Jestem psychicznie. Obudź się, a to będzie twój ostatni serwis. Chcę, żebyś to ogarnął. Tak, szef. Agata zaczyna sobie świetnie radzić u niebieskich. No, ona sobie początku dobrze radziła. Bardzo pokorna, bardzo chętna do nauki. Dobra. Łukasz, mogę wyciągnąć bliny za jakieś 30 sekund. Dobrze, będą gotowe? Nie wiem, czy w tym momencie jest materiałem na finalistkę, ale myślę, że jakby ten program trwał 2-3 razy dłużej, to byłoby niemalże pewne, że Agatka dojdzie do finału. Proszę. I się autentycznie szybko uczy. Potrzebna i nareszcie cieszę się, że tutaj jestem i że spełniam marzenia. Czerwoni pomawiają próbę wydania sałatki. Coś takiego mamy? Ta sałatka z korzym saram z młodym szpinakiem. No i przez pierwszą chwilę pomyślałam sobie, że może nie zauważy. To nie jest sałatka, są 2 listki dekoracyjne. Powtarzamy to w kółko, to jest sałatka. Odejdź, ja zrobię tą sałatkę. Jak długo na tą sałatkę? Szefie, minuta! Hej, miałaś dołożyć 3 listki. Jak długo? Robisz od nowa? Zwariowałaś? Robię za koleżankę Ewę, szefie. Jak za koleżankę powiedziałem, że jest za mało listków? Czemu nie dołożysz 3 następnych? Trzeba zrobić od nowa. Jak od nowa? Ja chcę ją natychmiast! Dołóż 3 listki, obudź się! Masz? Właśnie do tego inne baby nie lubią? Prawda. Dawaj. Maleńka, nie stresuj się, jesteś zajebista. Już twoich ust. Co? U dziewczyn. Dobry arek. U niebieskich szef wywołuje ostatnie zamówienia. Cały czas czekam, ostatnie zamówienia. Czekamy na 2 kaczki, jak długo? Szefie, czekamy 3 minuty na kaczki. Odpoczywa? Tak, odpoczywa szef. 4 suflety. Tak, idą. Ale u czerwonych szef zauważa kolejną poważną wpadkę. Co robisz? No. Suflet, szef. A ty? Ubijam. Robi suflet, szef. Może jedna osoba robi Arek suflet? Zmieni się w łowce. Sylwia, wynoś się. Mam już dość po prostu. Mówię ci 10 razy o sałatkach, o szparagach, o tatarach, a ty sobie ubijacie we 2 suflecik. Wynoś się do domu. No, w końcu zrobię 2 suflety sama i nie będę musiała słuchać pitolenia Sylwii. Nie chciałam Maro, się znowu co ty płakać, robisz? Bo przecież nie przyszłam tutaj tylko płakać. Ale było mi bardzo przykro. Niestety szef ma złą wiadomość dla niebieskich. Panowie. Widzicie to? Świetnie. Widzisz to? Piotr Gruszka wychodzi. Ja pierdzielę, ale psycha klękła w tym momencie. Jak myślisz, dlaczego? Jak to się mogło stać? Nie dostał szufletów? Nie. Zjadł, skończył kolację i wychodzi zadowolony. Rewelacja. Do roboty. Ale on ich gaslightuje. A u czerwonych szef ma poważny problem z pracą Arka. Ogarniesz? Szef. Wiesz co masz robić w ogóle? Tak, szef. 2 razy okoń, raz risotto. Teraz pierwszy stolik, który będzie wypychać. Zaczęły wydawać. Przelicz, co masz i wreszcie postaw to mięso na tych patelniach, okej? Okay? Tak, nie chodził, skakał, nie wiadomo co robił. Skakał po kuchni od palnika do palnika jak na sprężynie. Skup się, musisz zrobić, obsmażyć najpierw... Tak? Żeby... Naprawdę? No nie wiem, no zachowujesz się jakbyś nie wiedział, to ci mówię, Dobrze. Myślałam, że on po prostu jest niepokorny, że jest bezczelny, ale że ma talent. Dzisiaj widziałam, że nie ma w ogóle talentu. Tymczasem Sylwia wraca do kuchni. Szefie, chcę wrócić. Nie zawracaj mi głowy, chcemy wydać jedzenie, wiesz? Tak? Tak, szef. Nie poddam się, ja pokażę szefowi, że ja mam jaja, ja mogę jeszcze walczyć. Gotowanie to jest moje życie, szef. Tak, to widziałem właśnie, widziałem jak wszystko spieprzyłaś, bo nie dbasz. Szef, proszę mi dać szansę. Daj mi łaskę. Tak, proszę. Chcesz wyzwanie? Proszę. Chcę wyzwanie, szef. Proszę bardzo. Chcę mieć rozwiązane wszystkie dania główne. Dobrze, szef. Już. Drużyna niebieskich wydaje desery. 4 razy suflet. Tymczasem goście obsługiwani przez czerwonych nadal nie mogą doczekać się na swoje zamówienia i szef Amaro traci resztki cierpliwości. A mi za ogór teraz pasuje. Arkadiusz, za ile kaczka? Jaki Arkadiusz? Ja ciebie pytam. Stop. Wynocha stąd, zamykaj to. Zamykaj! O, nie staraj się już. Pierdzielę. Już nie wylecieliśmy z tej kuchni jak zwykle. Będziecie pytać się jeden drugiego za ile? Wynoście się już, dzwon! Nie spodziewałam się, że szef nas wyrzuci. Wynocha stąd. Nie nadajcie się do niczego, nie chcę was tu widzieć. Szef się bardzo zdenerwował i znowu nas Na szczęście niebiescy wydają ostatnie zamówienia. Raz szparagi z jajkiem, raz kaczka. Lipowski, tak? Szef, dziękuję. Zamówione dania otrzymują słuchacze Radia Zet oraz Igor Herbut i Alan Anders. I nareszcie szef Amaro może zamknąć kuchnię. Zamykamy kuchnię. Moim zdaniem, w moim odczuciu, serwis poszedł nam bardzo dobrze w nowych wojennych. Skończymy odcinek i wchodzimy na YouTube'a, bo nie możemy tego najlepiej oglądać raczej. Znaczy nie chcę ryzykować. Między innymi dzięki niej udało nam się ukończyć serwis. Idźcie już. Tam te copyrighty wariują często. Ale czat. Łukasz, dziękuję. Dopiero po odwołaniu się uspokajają, no nie? Ale na streamach to jest problematyczne, no bo nie pogadałeś na żywo. Zapis tak, film tak. Serwis zakończony. Nad Warszawą panuje noc. Drużyna niebieskich wraca do apartamentu uczestników. Skończyliście? Tak. Zamknęliśmy kuchnię. To nieliczne wolne chwile, kiedy kucharze wreszcie mają czas, żeby przyrządzić coś wyłącznie dla siebie. Dziś na kolację przygotowują kurczaka. Nie wierzę w was. Dziękuję bardzo. Tymczasem Ewa nie może uwierzyć, że Arek zmienił się na dobre. Możesz mi powiedzieć, co się stało? Nie wiem, co dzisiaj się dzieje na tej kuchni, ale wchodzi Arek, ostoja z pokoju. Ale mówimy o tym samym Arku? Tak, o tym samym Arku. Pomaga mi. Nie denerwuję się. Słuchaj, może ja... on naprawdę próbuje się zmienić. Może próbuje się zmienić. Super. W jeden dzień, no nie? Jasne, człowiek się zmienia równo w jeden dzień. Arek ma w sobie naprawdę dużo ciepła, tylko trzeba w niego uwierzyć i od razu dostaje motywację. Wszystkie cię chwalą, Arek. Wiesz? Dziewczyny. Kurczę, no i mój imidż poszedł w piach. Po ciężkim serwisie kucharze próbują na nowo zebrać siły. Już za chwilę będą musieli wrócić do piekielnej kuchni i stanąć przed szefem Amaro. Uczestnicy wracają do restauracji. Jak dzisiejszy serwis oceni szef Wojciech Modest Amaro? Zakończyliśmy kolejny serwis. To odcinek, więc musi ich szybciej wywalać. I po raz kolejny miałem wrażenie, że biorę udział w tragikomedii. Głównie ze względu na czerwoną kuchnię. Nie do końca mogę zrozumieć, jak wy odnajdujecie się w tym bałaganie, który robicie wokół siebie. W momencie, gdy doszedł do was Arek, ta sytuacja już w ogóle rozsypała się w drzazgi. Zastanowicie się w domu, kto jest nominowany i dlaczego. Wskażecie dwie osoby, spotkamy się tu za chwilę. Niebieska... Nie zgadniecie, baby nominują Agatkę. Jezus Maria, jestem w relacji parasocjalnej z Agatką, muszę ją obronić. Kuchnia? Gratuluję serwisu. Dziękujemy szefie. Zapraszam do domu. Kucharze wracają do apartamentu obok piekielnej kuchni. Czerwoni muszą teraz wybrać dwie osoby, z których jedna pożegna się dziś z programem. Czerwoni zastanawiają się, kogo nominować do opuszczenia programu. Może Agata? Jest Arek. Arkadiusz leci jako pierwszy. Czy jestem aż taki zły? Ja kompletnie się nie czuję dzisiaj, żebym stanął tam znowu. Drugim kandydatem czerwonych jest Ewa. Ewka? O! Ja to na pewno. Największej dupy dała Ewa. Sylwia uważa, że ta przeze mnie zamknięta dzisiaj kuchnię. Ja tyrałam jak mały samochodzik, a ona starła aż ser i pokroiła grzybki. Uczestnicy wracają do piekielnej kuchni. Co na nominację czerwonych powie szef Amaro? Kto z nominowanych opuści dziś program? Podjęliście decyzję? A, okej, podmiana. Mnie zmyliło to, że Arek był, ale przecież Arka też... Tak, szef. Kasia? Jakie są wyniki waszych nominacji? Arkadiusz i Ewa. Myślcie, co chcecie. Nie byłem najgorszy. Nie dam się stłamsić. Dlaczego Arkadiusz? Kiedy przeszedł do naszej kuchni, był bardzo mocno zdezorientowany. Nie wiedział, za co się chwycić. Bo może był w nowej kuchni, która ma nieco inne rozłożenie. Nawet jeżeli to jest lustrzane odbicie, to zmyla człowieka. I może powinnyście mu w tym momencie pomóc się zorientować w tej kuchni, a nie się denerwować, że wszedł Arek i wieczna drama o wszystko. Boże, jak mnie one denerwują. Przegrzebki kaczka? Przegrzebki kaczka! Filet mignon, medium! Obudź się, a to będzie twój ostatni serwis. Śniło mi się, że dzisiaj odpadnę. I za co Ewa? Za swoją infantylność w kuchni, za to, że kiedy zaczyna się serwis, ona przenosi się do jakiegoś innego wymiaru, którego ja w ogóle nie rozumiem. Czy ona jest z elfami, czy z delfinami i nawet mówi w tym języku delfinów. Ewa, coś ci pomóc? Jak ty masz mieć pojęcie o tym, co ja robię, skoro ty skaczesz po kuchni i cały czas dziamgolisz? Ewa, Arek, zapraszam na środek. Czy ja strach, smutek, złość na siebie? Chcę tu być, i udowodnić, co potrafię. Tak Ewa, jest, Aruś. Tak. Przekonaj mnie, że to ty powinnaś zostać w programie. Gdy mogła cofnąć czas, na pewno nie dałabym się tak przestawiać w kuchni z miejsca na miejsce. A kto cię przestawiał z miejsca na miejsce? Ciągle słyszałam błędne informacje. Pomagałam jednej, później drugiej. Arek? Jezu, ale fakt, że Sylwia się uchowała w tym odcinku, mnie tak denerwuje. Szef, przekonaj mnie, że powinieneś zostać w programie. Szefie, przyszedłem do innego zespołu i starałem się ich wspierać i... Chyba szef widzi, że naprawdę staram się i pracuję. One go dosłownie chciały podłożyć. A może odwrócimy pytanie. Co ja, moja kuchnia i moi goście będą mieli z tego, że ty zostaniesz w tej kuchni? Szef. Będzie szef miał dobrego kucharza, który wykona wszystkie powierzone mu zadania. Ewa, podoba mi się, że masz świadomość tego, jakie błędy popełniasz. Ewa, nie wszystko zależało od ciebie, ale od teraz. Jedna z tych dwóch osób. Za moment, której z nich wróci do domu. Będzie zależało tylko od ciebie. Wracaj. Nie, Arek. Nie rób tego. Sylwiewa. Dzięki, Jameson. Arek. Nic więcej mi nie zostało. Arek. Tak, szef. Poproszę cię, żebyś oddał bluzę. Tak. Nie! Szefie, nareszcie. Tak bardzo ci dziękuję. Nareszcie Arkadiusz ściąga bluzę. Ale falstart. Ja nie mogę. Sraka. Szkoda ci takiej szansy? Bardzo szkoda. To ją załóż. To wszystko, co możesz powiedzieć? To ją załóż! No, to jest szefa decyzja, tak. Ja wkładałem od siebie ile mogłem, tak. Wróć! Teraz na co pracuję. Do mnie nikt nie podchodził, że proszę, masz tusteczka, zrób to. Tylko masz młody i postawa w stylu, ale mi było w życiu ciężko, jestem naganna. Każdy z nas ciągnie ze sobą jakiś rodzaj gnoju. Dajcie Arkowi arkować. Jak się zdenerwowałem. Arek, walcz! Który musiał wziąć na plecy i naprzeciw wszystkiemu być tu i się sprawdzać. Co byś zrobił, żeby zostać w tym programie? Dla mnie, dla restauracji. Trochę zaczynam się bać, w którą stronę to może pójść. Arek naprawdę jest zdesperowany, jest w stanie wiele zrobić. Dla kolegów. Szef, co tylko, że pokażę. Czyli co? No, ja to. Czy słowa są tak istotne? Wszystko? Ma to jakieś znaczenie jeszcze dla ciebie? Nie widać. Arek, życie pisze swoje scenariusze. Dramat jednej osoby może się okazać deską ratunku dla drugiej. Michał? Dzięki, zapraszam. Za Michał, cieszę się, że cię widzę. Szef jak zwykle nas zaskoczył. Tak! Witam, szef. Witam. Co się stało? Rzepkę w kolanie skręciłem. Źle stanąłem. Czyli miałeś pecha? Niesamowitego pecha. Myślisz, że w tym stanie możesz pracować w piekielnej kuchni? Myślę, że nie dam rady. Osłabiłbym drużynę, w której bym był. Zachował się jak facet, honorowo. Powiedział, że będzie obciążał swoją drużynę. Rozwijałeś się z odcinka na odcinek. Zrobiłeś postęp, pokazałeś, że potrafisz być dobrym kapitanem. Ale w tym stanie, w piekielnej kuchni, nie poradzisz sobie. I to właśnie ty będziesz musiał opuścić program. Dobra, ale Arku? Michał odchodzi z twarzą, tak? Michał swoje wygrał. Sympatię kraju. Szansę ostatnią w tym programie dostałeś. Nie chcę, żebyś kiedykolwiek ponownie mnie zawiódł. Ale jestem zły, on nikogo nie zawiódł, Boże, on trafił do innej kuchni i te baby chciały go wystawić po to, żeby go skasować. Po prostu nic nie będą mu pomagały, on się zagubi w nowej kuchni, nie będzie wiedział jak się odnaleźć, nie pracował z nimi wcześniej. One już mają swój rytm, więc dosłownie go na stracenie dały. Gest, weź sobie do serca i pokaż, na co cię stać. Może go to dużo nauczy, to, że został dzisiaj w programie. Ale każdy ma szansę, każdy zasługuje w jakimś tam stopniu na to, żeby wygrać. Michał? Powodzenia, dziękuję. Zdrowia. Było mi strasznie miło, bardzo. Możesz zatrzymać bluzę, może ci się jeszcze przyda. Dziękuję, szef. Dziękuję. Nice. To jest tylko namiastka tego, co ten człowiek tak naprawdę czuje. Z każdym programem pokazywał, że jest coraz mocniejszy, silniejszy, coraz bardziej się otwierał, serce, no. Coraz lepiej. Michał. Tak, szef. Dziękujemy. Dziękuję ślicznie. Możecie się pożegnać. Dajcie nam nogę. Tak. Trzymaj się, rybko, tak. Już musi na rybę. Powodzenia. Zdrowie. Cieszę się, że zostałem, ale nie w ten sposób. Nie chciałem, żeby to było w ten sposób. No nie tak miało być, ale życie ma swój scenariusz. No ja do tego jestem przypisany, że miałem opuścić w taki sposób program. Damn. Czujecie to napięcie, że niedługo... Znaczy, zostało nam 5 odcinków.